Dziś mam urodziny i oceniam moje zdjęcia z legitymacji i tym podobne. Na tym zdjęciu mam jakieś 4 lata. Wyglądam, jakby nienawidziła całego świata i wszystkich ludzi dookoła, ale wyglądał ślicznie 10 na 10. A na kolejnych zdjęciach będziesz tylko gorzej. Tutaj mam 5 lat i nie wiem, czy to ja sobie obcięłam, czy obcięła mi moja mama te włosy. Mam jakieś krótkie, grzywyczkę z przodu, krótka z tyłu. Nie wiadomo, o co chodzi, ale całkiem nieźle to wygląda. 8 na 10. Zaczęło się zastanawiać, dlaczego mam coraz mniejsze usta, ale za to zgrabna fryzurka, podoba mi się, 9 na 10. Więc tak, tutaj wygląda, jakbym miała ewidentnie jakiś kryzys, ust już nie ma, włosów coraz mniej, jestem tutaj w pierwszej klasie podstawówki, wyglądam ogólnie jak chłopczyk. I na zdjęciu grupowym z podstawówki sama siebie nie poznałam, ponieważ zapomniałam, że po prostu tak wyglądałam, jak po prostu taki chłopek, chłopczyk. Tu jest jakiś bardzo początek gimnazjum. Wyglądam w ogóle, jakbym miała 15 lat. Nie wyglądam jak ja, jakieś takie ostre rysy twarze i to fryzura. Nie, nie. Ale czy może być gorzej? No, oczywiście, że może. Tą grzywkę obciąłam sobie sama. To jest zdjęcie z paszportu. Wyglądam po prostu, jakbym przemycała różne niedozwolone rzeczy. I nie spała przynajmniej 5 dni. Niewiele się zmieniło, oprócz tego, że urosły mi włosy, ale to w ogóle jakieś, nie wiem, przetłuszczone, ale wzrok ten sam pusty wzrok. Ostatni rok gimnazjum weszłam w fazę prostowania włosów. Ja mam naturalnie kręcone, takie halowane, ale nie trzeba było, trzeba było być modnym i mieć proste jak drut włosy, spalone końcówki. No i ta grzyweczka na bok. Kwintesencja po prostu. Nadal trzymam się uporczywej grzywki oraz prostowanych włosów. Nie, uśmiech za milion dolarów, strączki na boki i wróciłam do grzywki z boku. Dlaczego? Kwiaty we włosach potargał wiatr. Chyba dotarło do mnie, że jednak kręcone włosy to przecież spoko wygląda, prawda? No kurde, to jest jedno z moich ulubionych zdjęć. No wygląda po prostu jak aktorka, no. Wreszcie jak człowiek. Ale tak moim faworytem jest to zdjęcie. Ono jest jakiś koniec trzeciego roku studiów. I robiłam to zdjęcie na wakacjach. Opalona, blond, włosy się zrobiło, słoneczka. No cudny malina, piękna, no. I tamto zdjęcie było zdjęciem najlepszym. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło. Ja nie mam takiej szerokiej twarzy. W ogóle to nie wygląda jak ja. W ogóle była spuchnięta. Nie, nie,